Oczywiście tych wspomnień jest bardzo dużo. Nie jestem w stanie sobie również wszystkiego przypomnieć. Niemniej z tych takich, które zapamiętałam i które są ważne dla mnie, to pierwszy taki recital, troszkę większy, czyli parę piosenek właśnie nagrałam tutaj w Łodzi w reżyserii Woźniaka i dokładnie pamiętam atmosferę. Pamiętam, że szłam, kamera szła za mną, tak się odwracałam do tej kamery i śpiewałam jednocześnie. To było niesamowite. I tutaj również zagrałam moim zdaniem najlepszą rolę w swoim życiu. Mianowicie to był tekst Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, tytuł spektaklu Baba Dziwo, a reżyserował to Henryk Kluba i to była niezwykła praca, bardzo interesująca i wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe. Chciałabym to kiedyś zobaczyć, przypomnieć sobie, jak to było. Mieszkałam wtedy w Grand Hotelu przy ulicy Piotrkowskiej oczywiście. No i też zapamiętałam oczywiście jedzonko. Jedzonko to była pyszna chińszczyzna, którą po drodze pałaszowałam idąc na nagrania. Cała ta atmosfera, to, że mogłam żyć tą rolą, mieszkając tutaj właśnie w tym cudownym, nastrojowym hotelu, cała ta atmosfera, to wszystko bardzo doskonale pamiętam i pamiętam właśnie Henryka, no i również kolegów. Także Łódź darzę wielkim sentymentem.